baseline of masculinity as a whole is the thing that makes a good man a man, is that he does what he doesn't want to do. He doesn't want to work and he works anyway. He doesn't want to go to war and he fights anyway. He doesn't want to get up, he gets up anyway. That's the whole point of it. We didn't want to die in the Titanic. Guess what happened? We died in the Titanic. You can't sit there as a man and say you don't feel like it. You're not allowed to not feel like it. You're supposed to do it anyway, regardless. Pomimo kontrowersji, jakie są wobec Tate'a, to w tej kwestii się akurat z nim zgadzam, bo życie mężczyzny bez celu, według mnie i według niego, jak widać, jest bezwartościowe i my musimy robić to, czego nie chcemy robić. No i nie wiem, myślisz, że mi się chce zawsze 6 razy w tygodniu na siłkę przypierdolić? Oczywiście, że nie. Myślisz, że mi się chce codziennie rano wstawać o 6, nawet w weekendy, wpierdalać się potem od razu do zimnej wody? Oczywiście, że mi się nie chce robić takich rzeczy, ale właśnie o to chodzi, żeby je robić, bo po pierwsze kształtuje sobie dyscyplinę i jakby to jest życie. Musisz zrobić z tego lifestyle, bo inaczej, no to co, tak żyć nieświadomie, scrollując sobie kurwa TikToka, to trochę lipa, nie? Więc dawaj znać w komentarzu, co o tym myślisz i do następnego.